Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Czy Wam również egzotyczne wyspy, muszelki, rajskie owoce kojarzą się z wakacjami w tropikach? No mamy teraz wakacje, więc być może szukacie pomysłów na jakieś wakacyjne wojaże. To jeśli macie ochotę wybrać się na takie egzotyczne wyspy, to taką wirtualną wycieczkę oferuje Wam Tidal Blades, obrońcy Rafy. Będą też muszelki, będziemy jeść rajskie owoce, ale będą też potwory, z którymi będziemy musieli walczyć i generalnie zawody, a nasze postaci, czyli zawodnicy, chcą być czempionami w rankingu czempionów, chcą być zawsze na pierwszym miejscu. Jak to wszystko wygląda i działa w tej egzotycznej i barwnej planszówce? Zapraszam, opowiem Wam w tym materiale, jak również podzielę się swoimi wrażeniami z moich rozgrywek w Tidal Blades, obrońcy Rafy. Miłego oglądania! Tak oto prezentuje się przygotowany do rozgrywki Tidal Blades, obrońcy Rafy. Każda z tych plansz to oddzielna wyspa, na którą będziemy wysyłać swoich zawodników, aby pobierali stamtąd bonusy. Pozwólcie, że przybliżę Wam nieco bardziej każdą z tych wysp. Szranki Droska to wyspa oznaczona takim żółtym symbolem skrzyżowanych mieczy. Wysyłając tutaj swojego zawodnika, będziemy mogli skorzystać z akcji odświeżenia kości, pozyskać muszle, czy też zdobyć owoc, a owoc przyda nam się do zapłacenia za karty z rynku, do których również zyskujemy dostęp, będąc na tej wyspie. Tuż obok kolejna egzotyczna wysepka nazwana Stadionem Lamara. Tutaj wysyłając swojego zawodnika możemy chociażby pozyskać owoce i znacznik pierwszego gracza, czy też muszle, ale przede wszystkim będziemy mogli pościgać się tą oto motorówką wokół wyspy i za każdym razem, kiedy przekroczymy pola, pobierać bonusy z nich. Kronoseum to wyspa z symbolem klepsydry i tutaj będziemy mogli pozyskać zarówno kości, jak również zyskamy dostęp do kart sztuczek. Te z kolei zapewnią nam przeróżne bonusy w zależności od poziomu naszego ducha. W centralnej części znajduje się wyspa o nazwie Cytadela Czasu. Idąc tutaj zyskamy również dostęp do surowców, ale przede wszystkim do kart wyzwań. Na górze zawsze znajduje się 5 odkrytych kart wyzwań. Będziemy mogli je zrealizować, jeśli wyślemy swojego zawodnika na wyspę o konkretnym symbolu. W dolnej części karty natomiast są wskazane symbole, jakie musimy wyrzucić na kościach, aby temu wyzwaniu sprostać. A więc w tym przykładzie muszę wyrzucić 2 symbole ducha, opcjonalnie mogę wyrzucić również symbol synergii. I w zależności od momentu, w którym będę dane wyzwanie wykonywać, o czym będzie świadczył nam pionek na torze rund, będę korzystać z danej kości zagrożenia, którą rzucam razem ze swoją pulą kości, ale to zobaczycie za chwilę. Ale te kości to nie jedyne zagrożenie na archipelagu, bowiem mamy tutaj ostatnią planszę fałdy, gdzie pojawiają się potwory. Zatem gracze wysyłając na planszę fałdy swoich zawodników pozyskują nie tylko muszle, ale przede wszystkim mogą zadawać rany potworom, zostawiając tutaj swoje znaczniki trafień w zależności od wyników na kościach, jakie uzyskają. Mamy tutaj więc element kooperacji, bowiem potwory będziemy zabijać wspólnie, dokładając kolejne znaczniki trafień. Co ważne, jeśli potwór dokona inwazji, o czym będzie decydować rzut kością inwazji potworów, gracz, który nie posiada tutaj swoich znaczników, musi liczyć się z karą, która zapisana jest na karcie, natomiast jeśli danemu potworowi uda się uciec, czyli opuści planszę, to również gracze, którzy nie posiadają tutaj znaczników ran, stracą punkt na torze czempionów. Sam tor czempionów obrazuje aktualny stan czy pozycję gracza w rankingu czempionów. Na koniec rundy gracz, który znajduje się na prowadzeniu, może położyć swój znacznik trafienia. Zyskuje za to 1 punkt zwycięstwa na końcu gry. Natomiast po czwartej rundzie pozycja zawodnika w rankingu czempionów wskaże, ile punktów zwycięstwa gracz będzie mógł doliczyć do końcowej punktacji. Zanim pokażę Ci, jak wygrywa się te zawody, zerknij jeszcze na planszę gracza. Jak widzisz, każda posiada 4 koła odpowiadające 4 różnym cechom. Poziom ducha wskazuje, w jakim zakresie będziesz mógł korzystać z bonusów z kart sztuczek. Skupienie natomiast odpowiedzialne jest za to, iloma kośćmi podczas wyzwań będziesz mógł rzucać. Na początku do dyspozycji masz 2 białe kości nowicjuszy. Pierwszy poziom świadczy o tym, że będę mogła wykorzystać tylko jedną tę kość, ale już zjadając owoc będę mogła tymczasowo dołożyć sobie kolejną kość do rzutu. Kolejna cecha to synergia. Rozwijając ją zyskam dostęp do swoich kart postaci. Dobierając 2 będę mogła aktywować jedną z nich oraz korzystać z jej efektów.
Wytrwałość natomiast to cecha, która wskazuje, ile kości będę mogła odświeżyć, a także ulepszyć. Pierwszy poziom pozwoli mi odświeżyć i ulepszyć jedną kość. I teraz dwa słowa o owych kościach. Kości w tej grze mają swoją hierarchię. Te białe to najniższy poziom nowicjusza, który będzie można ulepszyć do czerwonych bądź niebieskich, czyli poziomu adepta, które posiadają odpowiednio dla czerwonych symbole skupienia i ducha, bądź też w przypadku niebieskich symbole wytrwałości i synergii. Następny poziom to poziom elity, czyli kości posiadające symbole już na każdej ściance. I wreszcie na końcu kości guildi, których mamy cztery rodzaje, oddzielne dla symboli skupienia i ducha, a także dla wytrwałości oraz synergii. Ale dość tej teorii, teraz pokażę Ci przykładową turę gracza. Każdy z początkowych kart wyzwań może wybrać sobie wyzwanie, które chce zrealizować i tym się kierować. A zatem będę chciała udać się na wyspę Kronoseum i tam właśnie wyślę swojego zawodnika, aby móc zrealizować wyzwanie Pełne Uznanie. Ponieważ wyzwanie, które będę chciała realizować, a mogę to zrobić właśnie będąc w Kronoseum, wymaga uzyskania symboli skupienia, to wybiorę czerwoną kość, która mi te symbole zapewnia, a więc tu stawiam swojego zawodnika i pozyskuję czerwoną kość z puli. Dodatkowo będę mogła również sięgnąć sobie po jedną kartę sztuczki. Dołączam zatem pozyskaną kość do swojej puli i spróbuję wykonać wyzwanie Pełne Uznanie. Mój aktualny poziom skupienia to 1, a więc będę mogła użyć jednej kości, ale zjem sobie pomarańczkę, aby jeszcze dorzucić dodatkową kość, gdyż bez niej nie jestem w stanie uzyskać dwóch wymaganych symboli skupienia. Trzeci symbol, ten w przerywanej linii, to symbol żyłowania, który mogę uzyskać, ale nie jest wymagany do zdania testu. Tu także znajduje się arbiter i jeśli uda mi się wykonać moje zadanie, to zyskam dodatkowy punkt w rankingu czempionów. Dodatkowo sięgam po odpowiednią kość zagrożenia i taką pulą kości będę rzucała, aby spróbować zrealizować wyzwanie. Oto mój wynik nad wyraz szczęśliwy, bo już w pierwszym rzucie udaje mi się uzyskać dwa wymagane symbole, natomiast iksik na kości zagrożenia powoduje, że będę musiała albo odrzucić którąś z użytych kości, lub też, jeśli posiadam, umieścić muszlę na swojej muszlowej tarczy, co czynię. Jak widzisz, muszlowa tarcza ma ograniczoną do 6 liczbę miejsc na muszle, natomiast odrzucając je będzie można korzystać również z bonusów, takich jak ustawienie dowolnego wyniku na kości, bądź też odświeżenie dwóch kości ze swojej puli. Sprostałam wyzwaniu, a więc użyte kości trafiają do strefy kości zużytych, a za każdy symbol, w tym wypadku skupienia, który udało mi się uzyskać, podnoszę swój poziom na odpowiednim kole. Natomiast moja karta wyzwania trafia pod planszetkę, wzmacniając poziom danego stylu walki. Na koniec gry zapewni mi ona w tym wypadku dwa cenne punkty. Ponieważ udało mi się zrealizować wyzwanie na wyspie, na której znajduje się arbiter, zyskuję dodatkowo punkt w rankingu czempionów. Zwróć uwagę, że dzięki wykonaniu tego wyzwania podniosłam swój poziom skupienia, co pozwoli mi używać już nie jednej, a dwóch kości. Ponadto ten styl walki przyda się, no właśnie, do walki z potworami, które są na ten styl walki wrażliwe, jak chociażby ten kraken. I za ten pierwszy poziom stylu walki będę mogła dodatkowo zyskać kość nowicjusza, ale realizując kolejne wyzwania i dokładając następne karty, dodatkowo zyskam dostęp do lepszych w hierarchii kości. Po tym jak wszyscy gracze zagrają swoje tury, czyli wykorzystają wszystkie dostępne znaczniki akcji, innymi słowy wyślą swoich zawodników na różne pola na wyspach, przechodzimy do fazy nocy, którą rozpoczyna inwazja potworów. Który z nich dokona inwazji? O tym decyduje rzut kością inwazji. Wynik 4 wskazuje, że olbrzymi krab błotny dokonuje inwazji i wszyscy gracze, którzy nie zadali mu żadnej rany, będą musieli stracić dowolną kość. To jest ich kara, przed którą obroni się jedynie pył, który zadał temu potworowi dwie rany. Następnie przemieszczamy karty potworów i jeśli któremuś uda się uciec, to znów gracze, którzy nie zadali mu żadnej rany, stracą po punkcie w rankingu czempionów. Teraz przechodzimy do odświeżania oraz ulepszania kości zgodnie z poziomem wytrwałości. Eko będzie mógł więc odświeżyć oraz ulepszyć dwie swoje kości, a więc przenosi wybrane dwie kości do strefy kości dostępnych i może jedną z nich ulepszyć. Decyduje się ulepszyć kość nowicjusza do kości adepta.
Teraz gracze sprzątają zagrane przez siebie wcześniej znaczniki akcji. Następnie pierwszy gracz przesuwa naszego arbitra na kolejną wyspę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzamy, kto prowadzi w rankingu czempionów i taki gracz dokłada swój znacznik trafienia, a następnie przesuwamy rundę i jeśli są jakieś znaczniki akcji do pozyskania, jak w wypadku rundy drugiej i czwartej, gracze pobierają je i rozpoczynają kolejną rundę wyzwań. Jak już wiecie z tej pierwszej części, gdzie pokazywałam Wam, jak gra się w tę planszówkę, mamy tutaj do czynienia z worker placementem połączonym z rzutami kośćmi i to właśnie te kości, można powiedzieć, grają pierwsze skrzypce w tej planszówce, bo Tidal Blades jest grą, w której będziemy zbierać zestawy kości oraz je ulepszać po to, aby dać sobie więcej szans na sukces podczas rzutów, kiedy realizujemy wyzwania i w głównej mierze w tej grze właśnie o te wyzwania chodzi, bo kiedy je realizujemy, możemy rozwijać swoją postać. Musicie też wiedzieć, że podczas rozgrywki bardzo istotne będzie szczęście, czy raczej nieszczęście, ale spokojnie, tę losowość możemy z tą losowością próbować walczyć, próbować ją okiełznać. No i właśnie, ja teraz spróbuję okiełznać nieco czas, a mianowicie streścić się i opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach z rozgrywek w Tidal Blades. Rozwój postaci w tej planszówce wymaga podjęcia wielu ciekawych decyzji i to było coś, co mi się podobało, bo tu nie tyle skupiasz się na tym, gdzie wysłać swojego zawodnika, jakie bonusy czy surowce stamtąd pobiorę i na co sobie tam mogę zamienić. Nie, tutaj wysyłam swojego zawodnika do miejsca, które pozwoli mi zrealizować wyzwanie, a jak zrobię to wyzwanie, to będę mogła podnieść sobie poziom danej cechy, z tego mam konkretne bonusy i zaczyna się już tworzyć bardzo fajny łańcuszek. Wiecie, podobało mi się to zastanawianie, no dobra, to może zrobię teraz to prostsze wyzwanie, bo to mi pozwoli podnieść tam wytrwałość, za chwilę będę mogła odświeżyć oraz ulepszyć kość, to za chwilę mi się przyda, ale przede wszystkim zdobędę ten konkretny styl walki, a ten potwór jest wrażliwy, więc będzie mi łatwiej zadać mu obrażenia, ale może jednak się przygotuję, zbiorę trochę więcej muszelek, zgromadzę sobie jeszcze jakieś kości i spróbuję podjąć się tego legendarnego wyzwania, bo ono w konsekwencji da mi jeszcze więcej dobra, więc wiecie, każda decyzja tutaj jest ważna, każda jest ciekawa i w zasadzie każda daje możliwość spróbowania troszkę innego kierunku, innej drogi rozwoju tej naszej postaci, a jak już rozwijamy swojego zawodnika, no to czujemy, że rośnie moc, czujemy, że jesteśmy takimi kafarami i nie ukrywam, że to sprawiało mi naprawdę całkiem sporo satysfakcji. Sami bohaterowie są tutaj asymetryczni przez talię swoich kart i powiem Wam, że ja byłam cały czas ciekawa, chciałam spróbować, jakie tam specjalne zdolności są w taliach poszczególnych bohaterów i naprawdę sporo frajdy sprawiało mi dobieranie kolejnych kart, bo wiedziałam, że każdy z tych specjalnych efektów będzie świetny, więc jest rzeczywiście z czego wybierać. Myślę też, że w udany sposób udało się wpleść w tę rozgrywkę ten element kooperacji, współpracy podczas walki właśnie z potworami na fałdzie. To mi się troszkę kojarzy z grą Wielki Mur, gdzie również wysyłamy swoje jednostki właśnie na karty hord, które atakują mur, zdobywamy bonusy, no ale jeśli ktoś tego nie zrobi, nie wyśle, no to w momencie, kiedy horda przebija mur, no to oblewa się hańbą, czyli dostaje żeton hańby. Tu natomiast jak nie zadamy ran tym potworom, a one przeprowadzają inwazję bądź też uciekają, to musimy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, to tracimy punkty na tym torze czempionów, więc jest to dość bolesne i generalnie podoba mi się ten mechanizm. Jeśli chodzi o regrywalność, to myślę, że spokojnie mogę powiedzieć o tym, że jest ona na całkiem sporym poziomie, bo nigdy nie jestem w stanie aktywować wszystkich specjalnych zdolności swojego bohatera, więc w każdej kolejnej rozgrywce gdzieś tam jakieś inne karty wejdą do użytku. Mamy też całkiem sporo kart wyzwań z różnymi symbolami, dość sporo potworów, które też się inaczej ułożą, więc myślę, że za każdym razem można mówić tutaj o swoistej świeżości. Co jeszcze mi się w tej grze podoba? Podoba mi się, jak ta gra wygląda. Taki fajny, egzotyczny klimat, lekka tematyka, troszkę taki kreskówkowy styl, komiksowe postaci i powiem Wam, że to wszystko bardzo fajnie się ze sobą komponuje i generalnie od samego początku obcowanie z tą planszówką było dla mnie dużą przyjemnością. No i skoro już mówię o wyglądzie, to od razu powiem o jakości, bo to jest zdecydowany plus tej gry. Mamy naprawdę bardzo ładnie wyglądające
tysiące plansze wysp z grubej tektury, tak samo planszetki graczy z grubej tektury z tymi fajnymi kręcącymi się licznikami. Przyjemne, miłe dla oka, klimatyczne ilustracje na kartach, bardzo fajne customowe kości, ładne stędy z bardzo ładnymi podstawkami, takie urocze postaci i powiem Wam, że zarówno wygląd, jak i jakość tej gry to jest coś, co zdecydowanie zasługuje na to, aby chwalić. Natomiast chwalić nie będę, no cóż mi się nie podobało. Słuchajcie, czasem towarzyszyło mi takie uczucie mechaniczności podczas tego ciągłego przerzucania kości, podczas wykonywania wyzwań. Ja wiem, że się dobrze przygotowałam, ja wiem, że to wyzwanie zrobię, tylko kwestia, za którym razem wyrzucę te wyniki, ewentualnie odrzucę muszelki, no i zmienię sobie tam kość na potrzebny mi wynik. Natomiast podczas tego przerzucania takiego mechanicznego, to trochę było czasami takie żmudne. Wspominałam Wam na początku, że jeśli chodzi o mechanikę, no to mamy tutaj zbieranie tych zestawów, mamy tutaj ulepszanie kości i mamy też worker placement, czyli takie, wiecie, klasyczne wysyłanie pracownika, czy no raczej zawodnika w tym wypadku, na pola, na planszy. No i zdarzy się, że czasem zajmiemy sobie jakieś miejsce, które tam inny gracz sobie upatrzył. Czasem może się zdarzyć, że tam sobie, nie wiem, podbierzemy kartę z Cytadeli Czasu, tę kartę wyzwań. Natomiast trudno mówić tu o jakiejś większej interakcji między graczami. Tutaj raczej nie ma takich emocji związanych z konkurowaniem. I powiem Wam, że z mojej perspektywy trochę szkoda, bo ja jednak po tego typu grach spodziewam się, że będzie więcej zacięcia, takiego jak choćby w Bitoku, za co w dużej mierze uwielbiam wprost tę grę. Natomiast jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla być może wielu z Was właśnie taki styl rozgrywki, gdzie my sobie nie wchodzimy w drogę, dużo bardziej przypadnie Wam do gustu. Co nie przypadło mi jeszcze do gustu? Instrukcja, o ile jest ładna, ma dużo przykładów, one są fajnie zrobione w takim kreskówkowym stylu, o tyle są miejsca, gdzie ona nie doprecyzowuje, nie wyjaśnia zasad. Ja muszę gdzieś po almanachach szukać, więc to jest troszkę takie niewygodne. I jeszcze na koniec Wam chcę powiedzieć o rzeczy, o której warto, abyście wiedzieli, a która być może Wam umknie, ponieważ ta gra złożona jest z wielu planszetek i musimy to wszystko sobie rozłożyć na stole. Każdy gracz ma też całkiem spore swoje plansze i powiem Wam, że zajmuje ona naprawdę sporo miejsca, więc no musicie mieć świadomość, że zasiadając do Tidal Blades potrzebujecie dość dużego stołu. Podsumowując, moi drodzy, Tidal Blades to jest gra dla tych z Was, którzy lubią turlać, dużo rzucać kośćmi, ale to, jakie kości, w jakiej ilości będziemy używać, to już zależy właśnie od Waszych decyzji. I mimo tego, że my tutaj naprawdę sporo rzucamy, to mamy też wpływ na losowość dzięki właśnie tej serii przerzutów. Myślę, że przez tematykę, przez wygląd tej gry, przez proste mechanizmy i też proste zasady mamy tutaj do czynienia z w miarę lekką, a zarazem bardzo przyjemną planszówką. I sądzę, że właśnie wygląd tej gry, ten charakter, to, że my tutaj sobie tak naprawdę nie wchodzimy w drogę, my tutaj nie robimy sobie krzywdy, no ta gra ma szansę spodobać się bardzo wielu z Was. Mnie osobiście brakuje trochę więcej emocji, więcej zacięcia, więcej rywalizacji, której po prostu w tego typu grach oczekuję, ale skłamałabym mówiąc, że źle się bawiłam, bo spędziłam naprawdę bardzo mile czas grając w Tidal Blades, a zatem moja ocena to jest takie solidne 7,5. I wiecie co? Mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny zarówno dla tych z Was, którzy myślą, czy Tidal Blades to jest planszówka dla mnie, jak i dla tych, którzy właśnie ją odkryli. Jeśli Wam się to nagranie spodobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę, komentarz i już teraz zapraszam Was na następne nagranie. Tymczasem życzę miłych rozgrywek, dobrego dnia i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć!